Czy to będzie dobry książkowy dzień? Będzie fantastyczny, bo mamy Pana Misia. To nie jest pierwsza książka o Panu Misiu. I nie wiem, co Wy dzisiaj robicie, ale Pan Miś szuka jajek. Bywają w życiu takie chwile, kiedy po prostu komuś zginą jajka. I tak się dokładnie stało. Ale ho ho, nie ma się co martwić. Pan Miś jest na posterunku i nie pozwoli, żeby komukolwiek jajka się nie odnalazły. Zaglądamy. Nazywam się Anna Jankowska i jestem pedagogzką, bookmarketerką. Od kilku lat opowiadam Wam o książkach dla dzieci i młodzieży. Wszystkie moje opowieści znajdziecie na blogu Aktywne Czytanie, ale zapraszam też do podcastu Nie Tylko Dla Mam. A jeśli chodzi o moje opowieści o Panu Misiu, to oczywiście, że poprzednie części jest ich więcej nawet niż ja tutaj trzymam. Na przykład Pan Miś nie może zasnąć albo Święta Pana Misia, one też są na blogu Aktywne Czytanie. A teraz mamy taką zieloną, przepiękną, piękną, kolorową, no te ilustracje Jane Chapman są po prostu genialne. Bez dwóch zdań. No i tak, czy to jest książka wielkanocna, bo te jajka tutaj są takie kolorowe i może się tak wydawać? No ale jednak to są zwierzęta w lesie. Nie ma tutaj takiej informacji, że och, teraz przeżywamy Wielkanoc. Natomiast jest taka sytuacja, że miś razem z przyjaciółmi wędrują sobie po tym wiosennym lesie. Wszystko jest super, wszyscy są zadowoleni. Nie mogę z tymi ilustracjami, no są przepiękne. I oni sobie szukają jajek, najróżniejszych jajek. Oglądają, patrzą, dowiadują się różnych rzeczy. To jajka rudzika. Pierwsze, drugie, trzecie. Miło, że jesteście, witajcie na świecie. Czyli taki totalnie wiosenny vibe. Pewnie bystrzaki zauważyły, że to jest rymowany tekst i jest rymowany i przetłumaczony przez Basię Supeł. Basię Supeł. Prześlicznie to idzie i właśnie przychodzi taki moment, kiedy te radosne zwierzaczki dowiadują się, że mamie skowronkowej zaginęły jajka z gniazda, więc trzeba zacząć ich szukać. Bez paniki, wszystko będzie dobrze, no bo jak taka wesoła ekipa szuka jajek po całym lesie i w każdym zakamarku, to oczywiście, że w końcu je znajdą. Jest też malowanie jajek, bo zwierzaki dochodzą do wniosku, że no jak te jajka będą kolorowe, będą lepiej widoczne. I jest w tym trochę racji. Żeby burę jajo trudniej było schować, można by je nieco, no cóż, przemalować. I oczywiście, że jajka pani skowronkowej się odnajdują. Mało tego... Jejku, no nie mogę z tymi ilustracjami. No przecież to jest coś cudownego. Więc mało tego, od razu wygadam zakończenie. Jajka jako jajka nie dotrwały do końca dnia i mamy już tutaj małe ptaszęta, które oczywiście te pisklęta wylądowały w ramionach, w skrzydłach mamy i wszystko dobrze się skończyło. Więc taka historia wiosenna, zielona, radosna. Jest tu odrobina dramy i grozy, no bo przecież zaginęły jajka. No ale wiadomo, że w tej serii wszystko kończy się dobrze, bo to jest taka seria dla 2, 3 i 4-latków. To co? Czytamy?